Śniło mi się, że kiedy się budziłem, wstałem właśnie w taki sposób. Śpię se, śpię, nie? Otwieram oczy i... Stąd to przywitanie. Nie wiem, czemu ten dźwięk mi siedział w głowie, czy co. Nie słyszałem tej piosenki z 5 lat, a mi się to śniło. Jakim cudem? Witaj, najlepsza widownia na świecie. Elo mordo, ja jestem Rembo, a to jest kolejny odcinek Zagubiony w internecie. Tytuł jest ciekawy, bo nowy Team X. Niektórzy słyszeli, niektórzy nie, że coś takiego powstaje. A ja mam dla was pewną ciekawostkę. I sobie pomyślałem, mogę wam o tym powiedzieć. Ale powiem wam o tym w niedzielnym odcinku Zagubiony w internecie. Jak dobijecie 15 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem. Macie 3 dni. Jest to ciekawostka odnośnie Teamu X, o której wiem tylko ja, Stu i jedna osoba z Teamu X. Szczerze, długo się zastanawiałem, czy poruszać ten temat, no ale teraz wszystko jest w waszych rękach. I bardzo mocno proszę was o to, zostawcie subskrypcję na kanale, bo filmy pojawiają się codziennie, a powiem wam, że od 3 lat na każde święta Bożego Narodzenia dostaję od was prezent w postaci zaokrąglonej liczby subskrypcji. 2 lata temu dostałem 700, rok temu gwiazdkę też dostałem 800. Czy na tą gwiazdkę uda się dobić 900 tysięcy? To jest moje takie jedno z little marzeń na rok 2020. Mateusz Chmielarek! O, wyszedł z szafy! Ciebie pytanie. Ciekawe jakie pytanie. Jak żyło się w szafie? Dostajesz bon, w którym możesz pocałować tylko jedną osobę. Ja się zgłaszam. Nie! Wyobraziłem to sobie. Dostaniesz 10 zł i podobniesz najpiękniejszą dziewczynę na świecie za 1 000 000 zł. Musisz zaznaczyć jeden punkt i odebrać swoją nagrodę. Co wybierasz? 1 000 000 zł. A to było to pytanie? Ja myślałem, że tu nie wiem, zada pytanie typu skąd pochodzi Conan Barbarzyńca, albo kto jest mistrzem tego samego oręża, w jakim specjalizowała się mitologiczna Artemida. Takie pytanie mogła zadać, a nie pocałujesz ci, chcesz 1 008 000, a ludzie robią live. Halko, policz do 10. Halko, policz do 10. 10. Widzisz, tak szybko, że nie usłyszałeś. Zostałem spanczowany. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pięknie, wspaniale! Tyle chciałem usłyszeć, tak po prostu zapytałem. Gratuluję i życzę dobrego dnia. Nawzajem miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam. Zosia Kustra 1. Powiedz wyrewolwerowany rewolwerowiec. Dobra, ale robimy 3 prędkości. To my robimy razem z... Nie wiem, ten ziomek wygląda jak syn Tomasza Karolaka. Dosłownie. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. Dobra, teraz nasza kolej. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. Pięknie, poziom pierwszy za nami. Druga. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. To już jest cięższe, może się uda. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. Dziękuję za oklaski, dziękuję. Aha, to ja klaszczę. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. Na pewno! Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. Ha? Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował swój wyrewolwerowany rewolwer. Nie! Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował, no! Wyrewolwerował! Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował I don't wanna see your bodies on Instagram. I wanna see what's in here. Selena Gomez nie chce widzieć waszych ciał. Ona chce widzieć wasze wnętrze. Ja nie chcę widzieć waszych ciał. Ja chcę widzieć wasze wnętrze. O nie! Podwójny przegryw w jednym momencie. To jest najgorsze, co może być. Nie dosyć, że ręką dotknął, to jeszcze ziomkowi w łeb zadupcył. Co zobaczyłeś jako pierwszy? Ja tutaj widzę ziomków, co się całują fajnie. Jeżeli wybuch, to często ponoszą cię emocje. I lubisz, jak dużo się dzieje. Jeżeli zobaczyłeś parę, to drzemie w tobie dusza romantyka. Romantiko, słyszeliście? Świeczka jest, romantiko jest, lecimy dalej. Zbliżają się święta, dlatego razem z Dudą dzisiaj zaśpiewamy kolędę. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają. O, ile ich tu jest! Ty, myślałem, że to haj to tutaj po lewo na dole. Cuda, cuda ogłaszają. O nie, fajna akcja, ale... Artyści tacy. A tu jest poradnik, jak rysować warkocze. No bardzo ładnie, może ja też spróbuję narysować.
proszę zobaczyć. Ja tutaj żadnej różnicy nie widzę. Ty moje nie wygląda jak warkocz, tylko jak odwrócę, to mam świeczkę. Wesołych świąt, Happy New Year. Wiesz co ci powiem? Zobaczymy co nam powie. Gdyby ciebie chciał, to by się odezwał. Zdaje mi się, że dziewczyny są przyzwyczajone do tego, że chłopaki piszą pierwsi. I w końcu jak się trafi jeden, który nie pisze jako pierwszy, to znaczy, że już jej nie chce. No może tak być, nie wiem. I potem są zawody, kto komu pierwszy nie napisze. I się zrywają kontakty, no pięknie. O, tutaj... Nie, nie przytomnie. Jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Tutaj widzę, że ktoś obserwował baczy mojego Instagrama. Serdecznie zapraszam tutaj, cyk, cyk, cyk. Ej, powiedzcie mi, co to jest za trend? Że twarz blisko kamery dajecie i machacie nogami. Jak takie pijawki to wygląda. Ej, to jest chyba najgorszy trend. Nie ubliżając tutaj nikomu. Ale co to jest za trend? Jaki to ma sens? Ty? Kładziecie twarz blisko kamery, prawie wkładacie, jakbyście chcieli, nie wiem, przeteleportować się do telefonu i machacie nogami. Nie, to jest dla mnie nieporozumienie jakieś. Powtarzaj za mną. Czerwony samochód jedzie prosto. Czerwony samochód jedzie prosto. Czerwony samochód jedzie w prawo. Czerwony samochód jedzie w prawo. Czerwony samochód jedzie w lewo. Czerwony samochód jedzie w lewo. Jakiego koloru jest czerwony samochód? Jakiego koloru jest czerwony Przecież samochód? Przecież miałeś powtarzać, a nie odpowiadać. Powtarzaj za... Coś mi się już w tej bańce wali, naprawdę. Co to za gira, ty? Pączek jakiś będzie tam siedział. Hola, niño. Nie. Hola, niño. Daję wam zawał serca. Dlaczego nigdy o, nie... O, tego ziomka uwielbiam. On takie suchary wali, że to jest szok. Powinieneś używać argumentu, bo nie. Bo nie. I tyle, czajcie, i już więcej nie mam w filmiku, to jest hit. Napiszcie mi w komentarzu, czy mam mu dać obserwację, czy nie. Klucz do wygrzebania wszystkich, ale to naprawdę wszystkich kłótni. Klucz francuski. Kiedy ktoś się z tobą kłóci i nie ma racji, mówisz mu takim kluczem przypierdoli. Nie! Nie, proszę, stop! Ej, czekajcie, ja myślę, że ten filmik był wstawiony po to, żeby naśladować te ruchy. Ej, nie, skąd to na to wzięła, to jest hit. Ale podoba mi się to, bo ona pokazuje, jaka jest rzeczywistość. Tutaj właśnie macie idealny przykład człowieka, który tańczy do jakiejś super muzyki i nagle mu się ją wyłącza. A on o tym nie wie i tańczy. Nie no, trzeba się nauczyć na pamięć tych ruchów, bo to jest rzecz niesamowita. O, te śpiewają pięknie, już kiedyś widziałem. Ej, pięknie śpiewają, ale macie w głowie jedną piosenkę? Koko, koko, euro, spoko, piłka leci hen wysoko. Wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. Na 100% podwalili od naszego hymnu koko, koko. Kiedyś koko, koko, euro, spoko, teraz pandemia. Co się dzieje z tym światem? Zazwyczaj dzieci stawiają jakieś głupoty, ale tutaj widzimy naprawdę mega fajny talent. Znowu ten ziomek! Znowu jest on! Pamiętacie z poprzedniego odcinka? Takiego człowiek impreza potrzebuje, każda impreza. To ten ziomek takie dźwięki wydaje? To rzeczywiście on! Co? No to niezły talent! Człowiek żaba! Ale jak? Jak on oddycha szyją? Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. Nie wiem, wyglądam jakbym wypił 2 litry Piccolo. Znacie kawał o napięciu? Napięciu napadło 10. Tu macie mojego Instagrama. Wbijajcie. Napięciu napadło 10. Jestem w szoku. W szoku jestem totalnie. Nie wiem co powiedzieć. Team X powraca. Napsu. Jak to oglądam? Dobra, nie będę wam zdradzać. Nie mogę. Musicie dobić te 15 tysięcy łapek, bo inaczej wam nie powiem. Bloński nie żyje. Wszyscy nie żyją. Wchodzi na psu. Ale całości niestety u mnie nie zobaczycie.
Dzięki, mordo, dzięki! Natsu za jakąś Avengerkę przebrana. Czy to będzie nowy team Avengers? Będą mieć supermoce? A tam ziomek lata nad dachem albo strzela z oczu. Ciekawe. Stare zdjęcie, Team X. Ty! Mówiłem! Supermoce! Jestem ciekawy, kto będzie w tym nowym teamie. Jak gdy byłem dzieckiem po kłótni z rodzicami. Ja się wyprowadzę. A to jest właśnie drugi ziomek, którego lubię oglądać. Przekoza się nazywa. Znowu on! Ej, on chyba przez ten cały festiwal tam napierdziała. Słonia odwalił. Ja myślałem, że on jest normalny do jakiegoś czasu. A on dłużej przeciągnął, dobra, pokczapić. Hej, policz do 5, tutaj będzie łatwiejsze zadanie. Nie umiem może. No to ja nie pomogę, no przepraszam. Do 10 można nie umieć liczyć, ale do 5... Zaśpiewaj ze mną, złote kierowce. Zaśpiewam! Moja blondyno, zaliczyć z tobą chcę. Spacery, kino. Nie, disco polo już wleciało, to za dużo na ten odcinek. Dzięki Mortki za obejrzenie. Jak widzicie, coraz częściej jest zagubiony, bo widzę, że wam siada. A jak widzę, że coś wam siada, to wam więcej tego po prostu nagrywam. Czajcie? Także zostawiajcie łapki, komentarze, subskrypcje przede wszystkim na kanale. Bo jak dobijemy 900 tysięcy do świąt, to będę najszczęśliwszym człowiekiem na tej ziemi. Aj, no pamiętajcie, że walnę wam ciekawostkę odnośnie Teamu X, jak dobijecie 15 tysięcy łapeczek. Tyle z mojej strony, bywajcie szczęśliwi i uśmiechnięci. I widzimy się już jutro. Trzymajcie się, bless.